Cześć, dzień dobry. Dzisiaj tak trochę w innej stylistyce, inne otoczenie, ale na dzisiaj przygotowałem dla Was Mi Sensor Set od Xiaomi, rzecz jasna. Tak, o, tak. Jest to taka bramka, powiedzmy, do podpięcia wielu urządzeń Xiaomi po to, aby nasz cały dom był smart, jeszcze bardziej smart, tak. Inteligentny dom ponad wszystko. Głównie chodzi tutaj o to, że jeżeli macie na przykład oczyszczacz powietrza, albo odkurzacz od Xiaomi, albo też na przykład żarówkę, to dzięki tej bramce możecie jakby to wszystko jeszcze bardziej zautomatyzować, ponieważ mamy tutaj czujniki ruchu, które na przykład jeżeli wykryją ruch, no to zrobią jakąś akcję na przykład na żarówce. Dalej mamy dwa czujniki, które się umieszcza na drzwiach i w momencie, kiedy... A to Wam pokażę potem, to potem na razie nie będę mówić. Mamy też przycisk funkcyjny i całe centrum dowodzenia, statek matkę, czyli tą bramkę, która jest też alarmem. Ok, tak więc taki zestaw, no, wydaje się może mały, ale może naprawdę wiele. Kosztuje w oficjalnym sklepie Xiaomi w Polsce, w sensie na Mi Home, czy też w punktach stacjonarnych, 370 zł, ale widziałem, że teraz chyba od kilku dni są takie zestawy, że do tego sensor kita macie jeszcze żarówkę albo kamerę i wtedy oszczędzacie trochę więcej, bo cena tego całego zestawu w porównaniu do tego, jakbyście kupowali osobno, jest inna. Więc jeżeli Wam się okaże, że ten sprzęt jest potrzebny i podoba się, to jest dobry moment na zakup, bo są promocje. Ok, przejdźmy do tego może, żeby pokazać Wam, jak to wszystko podłączyć i jak to wszystko może działać właśnie z tymi urządzeniami dodatkowymi, czyli z kamerką, z odkurzaczem, oczyszczaczem powietrza, czy też na przykład żarówką. Czyli po prostu wkładamy to do gniazdka i pobieramy aplikację Mi Home na swój telefon. Kierujemy już aplikację, robimy plusik, może być urządzenia w pobliżu. I w tym momencie, o właśnie, powinna nam ta bramka właśnie zacząć migać na żółto. Jeżeli tak się nie stanie, tu jest u góry przycisk, trzeba go wcisnąć przez około 5 sekund i powinno nam tutaj się to zaświecić. Ok, ja mam w aplikacji już centrum kontroli do wybrania. Connecting. Please wait. I gotowe. I w aplikacji mamy teraz nowo dodane rzeczy, czyli właśnie czujniki ruchu i czujniki te drzwi i okien. Jeżeli chodzi o samą bramkę, to ona poza tym, że jest alarmem i łączy te wszystkie urządzenia, jest też lampką nocną na przykład, więc aby ustawić tutaj, proszę bardzo, jakiś kolor świecenia, możemy wybrać sobie podświetlenie dowolnego koloru, dowolna moc. Tak, aby nas na przykład w nocy to nie do końca raziło. Mamy też ustawienia głośności, czyli język komunikatu. No niestety polskiego nie ma, ale myślę, że angielski dla większości powinien być i tak zrozumiały. Tu możemy dodać dodatkowe jakby czujniki, które nie były w tym zestawie domyślnym, ponieważ one są jakby automatycznie sparowane już z tą bramką. Ale jeżeli chcemy dodać więcej czujników, to właśnie w tym miejscu to trzeba zrobić. No i co, jeżeli chodzi o tą instalację, to jest wszystko, więc może zamontujmy teraz gdzieś jakiś czujnik ruchu i ten czujnik na okna i podłączmy do tego jakieś urządzenie. I teraz tak, chodzi o to, żeby tą małą część zamontować na drzwiach, a tą dużą część na framudze drzwi. Więc przyklejamy to na przykład, no powiedzmy gdzieś tutaj. I tą drugą część większą bezpośrednio na framudze, ale tak, żeby praktycznie to się stykało. Chodzi o to, że w momencie, kiedy zamkniemy drzwi, to ten czujnik jakby aktywuje się. Kiedy nie będą razem, to wykona się jakaś akcja, a kiedy będą razem, wykona się inna akcja. Ok, spróbujmy teraz może podłączyć do tego czujnika na drzwiach żarówkę. Wchodzimy w ten czujnik, dodajemy scenę. Jeżeli jest otwarcie drzwi i okna, to włączamy żarówkę.
okres aktywności. No powiedzmy, że chcemy, żeby to działało w domyśle tylko wieczorem, bo teraz jest środek dnia, więc może niekoniecznie chcemy, żeby w ciągu dnia też ta żarówka się zapalała, ale na potrzeby tego filmu zostawię tak, jak jest. I okej, akceptuj. Okej. Dobra, sprawdźmy teraz, jak to działa. W tym momencie żarówka jest wyłączona. I w tym momencie, zobaczcie, żarówka się sama włączyła. Kiedy zamknę drzwi, a mam ustawioną akcję tylko na otwarcie, to niestety żarówka się nie wyłączy. Musicie wtedy w aplikacji dodać kolejną akcję na wyłączenie. Jakby na zbliżenie tych dwóch czujników. I aby to zrobić, dodajemy kolejną scenę. Jeśli czujnik zamyka się, to żarówka turn off. No, okres aktywności ponownie zostawiam na razie na cały dzień. OK. Otwieram. I zamykam. Teraz zrobimy taką rzecz, aby ten oczyszczacz powietrza włączał się wtedy, kiedy tutaj wciśniemy przycisk. Ten przycisk ogółem w domyśle chodzi o to, żeby zamontować go przy drzwiach wyjściowych przedpokoju. I w momencie, kiedy wychodzimy z domu, wciskamy to, wtedy zaczyna nam działać oczyszczacz i na przykład odkurzacz. Chodzi o to, żeby po prostu to wszystko działało, kiedy nas nie ma w domu. Więc spróbuję podłączyć do tego przycisku właśnie i oczyszczacz, i odkurzacz. Ok, jak widzicie, mam oczyszczacz i mam odkurzacz podpięty. Tak więc teraz wchodzimy w nasz włącznik. Dodaj sceny. Jeśli włącznik bezprzewodowy, pojedyncze naciśnięcie, dodaj, no to wtedy na przykład oczyszczacz powietrza się włączy. OK. I teraz jeszcze do tego samego dodaję, jeżeli włącznik bezprzewodowy naciśnij dwukrotnie, to robot odkurzający start cleaning. Dobra, dodane, dodane. Dobra, w tym momencie oczyszczacz jest wyłączony i sprawdźmy, czy to będzie działać. Okej, działa. Dobra, i teraz jeszcze odkurzacz. Wychodzimy z domu, wciskamy dwa razy. Okej, mamy odkurzacz, zaczął jazdę. Oczywiście, kiedy on skończy, to wróci sam do bazy swojej. Okej, żeby jeszcze ustawić alarm, ważna rzecz. W aplikacji Mi Home musicie wejść w bramkę, kliknąć na alarm. Po 5 sekundach się włączy i musimy wejść w automatyczne, prawdopodobnie coś, alarm. I tu ustawiamy, jakie urządzenie będzie aktywowało nam alarm. Czy jeżeli wykryje ruch... O właśnie. Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Wykrycie ruchu. Ale chodzi o to, że możecie tutaj ustawić sobie na przykład głośność tego alarmu albo dźwięk. O, na przykład takie coś. Dźwięki. Nie mam pytań, naprawdę. Albo szczekanie, o! Na pewno tym dźwiękiem przestraszymy kojarzamy psa, który się zaciął i ma czkawkę. No to co, to spróbujmy się jeszcze raz włamać tutaj. Zobaczymy, jak to wszystko zadziała. Weźmy kamerę z sobą. I telefon. A, no tak, działa. Już wyłączam alarm. Tak więc właśnie w ten sposób wygląda podłączenie oczyszczacza. Gdzie jest odkurzacz? Odkurzacza i żarówki do jak to mówię, centrum sterującego statek matka.
Więc jeżeli macie właśnie urządzenia z Xiaomi w swoim smart domu, to ta bramka da wam jeszcze więcej możliwości sterowania tym wszystkim zdalnie i nie tylko zdalnie. No i też jest alarm, więc nikt wam się nie wkradnie do domu, bo się przestraszy automatycznego psorobota. Także dzięki, to byłoby wszystko, a teraz trochę sobie odpocznę. Cześć. Cholera, jeszcze muszę to zmontować. Ważna rzecz, jeżeli kupicie bramkę w Polsce, to będzie działała ona z urządzeniami tymi, które są w Polsce dostępne. W sensie tymi, które są podpięte do polskich serwerów. Bo załóżmy, jeżeli macie żarówkę na przykład, zakupioną jeszcze z Chin, kiedy nie były dostępne w Polsce, i kupicie ten sensor kit z Polski, to nie będziecie mogli tego połączyć, ponieważ wszystkie urządzenia z Chin działają tylko na chińskich serwerach aplikacji Mi Home, a wszystkie urządzenia w Polsce działają na polskich serwerach, więc to może być ważna uwaga, jeżeli macie produkty z tak zwanego grey marketu, czyli jakby z nieoficjalnej polskiej dystrybucji, no to wtedy ta bramka powinna być również zakupiona w chińskiej dystrybucji, bo po prostu to nie będzie działać ze sobą. Myślę, że ważna rzecz. A teraz wracam, no idę po prostu.